Siemaneczko, ziomeczko, z tej strony Bartek, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Pixelmon. I przepraszam was za taką długą przerwę, odcinki teraz będą normalnie. No i jak już mówiłem, wbiłem Archeopsa, zawolowałem Marciana. Bardzo kozacki jest, trzeba na nim nadać. Larwestę powbiłem, dużo poziomów Pokemonów. No może nie aż tak dużo, ale no, nawet sporo. I dzisiaj trochę poekspimy, wbijemy larwestę na Volcarona. To jest bardzo dobry Pokemon. I wjeżdżamy. No moja larwesta jeszcze nie jest tyle mocna, żeby niszczyć. Co się stało? Żeby niszczyć właśnie te szandlury. No ale Flame Charge'em nie bije za dużo, no bo nie mam nic efektywnego na nim faktycznie. Giga Drain też nie bije ich za mocno. No i chyba tak, umarł. To zniszczymy Archeopsem. Ma naprawdę dobre statystyki Archeops mój. Heal, teraz mnie atakuj mordo. 70 poziom, albo ja. Inferno, nie trafił. Dragon Dart, co widzicie, jaki to jest mocny atak. No, o, jego overheat też jest mocny. Wystarczy 3 times. I w ogóle dowiedziałem się, no, że da się normalnie zdobyć Asha Greninja. No, normalnie da się zdobyć Asha Greninja na tym modzie. O kurczę, czemu to Norio by go zabił na hita? No, da się zdobyć Asha Greninja, także... bo była jakaś aktualizacja stara, pobrałem z trochę wersję. I... no i... będę teraz też polował na Asha Greninja. Wchodzimy, jak kupimy dalej. 74. Musi uniknąć overheata, bo inaczej tutaj. Nie muszę overheata, dziwne. Oj. Tak po HP. Aha. Jeszcze jeden level chyba. Wiki larwę z 2 Evo. Nie, jeszcze 2 level. Przydałoby się zdobyć... jak to się nazywa? Na świątynię elektrodów. Bo u niej bardzo odpuszczam XP i bardzo dobrze nawija się EV-ki. Kurde, jak ja nienawidzę Willow Wispa. Jeszcze nie będę na tak. I powoli zaczniemy robić liderów. Bo to już trochę pożbijane, nie? Bo HP jest dobro. Aha. Kurde, ale mój Archeops jest bardzo mocny. I szybki jest przede wszystkim. I właśnie, mam na 61 ataku. Co jest? Można to edytować? Co jest? Chandelure. Variety 100 może być. Może minimum level damy 50. No i git. Ale co jest? Vehicular Vespa Moves. Wow. Modes. Na którym ona się uczy? No, tak jak myślałem. Będziemy musieli nauczyć ją Fiery Dance'a. To jest taki atak bardzo silny. Aha. Ubot. Sprawdzamy oczywiście, czy nie ma żadnego posta.
No tu tylko jednego bossa spotkałem, to jest trochę. Co to jest? Czemu one się nie rzeźbią? Chandelure. I co? O, respi się chyba jest. No dobra. O nie wiem, kurde, co się stało. Czemu mogą to wyedytować? Mi się wydawać tylko na Game Modzie można. Nie, żeby używał, nie, ale... No tylko tutaj jest tak to... Właśnie aż Grincha ma to do tego, że on atakuje zawsze trzy razy i jego atak nie wynosi 15 na Water Shuriken, tylko 20 i to jest też plus. Aż Grincha wyrobi. No może nie aż Grincha. Bo te... Musiał zaatakować. 78 poziom. Na hita nie, nie wejdzie na hita chyba. No, jakby. Kurde, dragapultik schodzi na to. Chcę jeszcze coś sprawdzić, zanim wbijemy level na Volcaronie naszej. Czy Archeops rzeczywiście może go zabić na hita? Na F5 na ludzie powinien. No i widzicie? Teraz nie zabił na hita, co jest dziwne bardzo. Jeszcze żyje. No i teraz będzie level chyba. Uwaga, 59. What? Larvesta is evolving? No, fajna kamera w ogóle. Quiver Dance'a nie chcę. Okay. Ale ładna. I komu ona ma wielkość? Ginormous. No. Świetnie. Można nie latać? Można chyba. Ty no. W ogóle weather clear. Trzeba wybijać efałki na moich Pokémonach. Bo to było zbugowane, ja nie wbijałem tych efałek. Czy nie ma dźwięków teraz? Są. No to tepniemy się po prostu na domek. Bo wiem, w którą stronę są Wastelandy. Tutaj, okej. Okay. Dwa szalby. Time Set Night. I pobijamy FV-ki, bo z tego co wiem, FV jest 6%, to właśnie Volcaron jest pod specjalny atak. I z tego co wiem, to na Pokemonach typu Gastly, no jakieś tam Ekansy, wbija się właśnie Speeda. To trzeba znaleźć gaz tlenia. Zobaczymy, czy na Koffingu też, ale chyba nie. Co to jest? Mistrz Avis. Jak on przeżył? Nie rozumiem tego w ogóle. I FS1? Nie, pod tych się wbija defense. No mi zdrawił się. Super.
No, mi zrobiłby się specjalny defense. Bo na Gastlim na pewno się wbija speeda. Trzeba obczaić ich. Na pampka bu. Daskulu, może na Daskulu. Na Ulabaju i na Mandibazie też się wbija. Oczywiście nie zabiłem. Tutaj defense z powrotem specjalny. Gulabaj 53 level. Ok. Volcano is confused? Dziwne. Leży i czy na Wulabaju? Nie, defense. Czyli na Gastly, ale Gastly nie ma. O jest, akurat muszę zaraz było. Shiny, shiny! Chwilę, leżeć. FS1. To shiny copy. Nie, to jest boss, boziu. A już się tak podnieciłem. W sensie, bo shiny Koffing właśnie w Pokémon Go jest zielony, nie? To jest boss. Szkoda. Połowa HP mój tak. Archips. Jego Ancient Pair ma chyba tylko 5 użyć, no. Flame Orb to świetnie, Rare Candy. Garchomp. Wrócił Garchomp do składu, nie chciałem Tyrant. Chwilę, Flame Orb mam. Ja mam dobrze. Kogo by to wbić na lewe wyżej? Nie wiem. Ja nie dostałem żadnej statystyki. Specjalnego ataku, no rzeczywiście. To na wieży duchów się dobrze nabija. Ghastly. One hit wonder? Tak, leż na hit. Dobra, times. Himeset Dai. To jest oznaka, tak, no. Trochę pójdziemy, w którą stronę nie byliśmy. Teoretycznie byliśmy w każdym oprócz tej. Na czym możemy podróżować? Na Garchompie, nie? On na nim się raczej lata. Dziwne też, na Garchompie się lata. Pierwszego lidera, jakiego zrobimy, będzie to lider serii robaczej może. No to patrzy się jeszcze. Piszcie w ogóle, jak wam święta mijały. Minęły już w sumie, szkoda tak. No ale są ferie, live'y też niedługo będą. No kurde, nie mam jakoś teraz czasu. Pidolf. Nie, żadnych ciekawych domów. O, wioska. Nie wioska, pojedyncze Pokémon Center. Nie wiem jeszcze na kogo dam tego, ale ten Gengar mój też jest fajny. No nie mogę chodzić, jak dobrze. Od ostatniego, odkąd nie wbiłem, to nie zauważyłem jeszcze ani jednej komórki Zygarda.
I szczerze powiedziawszy, bardzo mi się to nie podoba. Kurde, że ja to też nie odłożyłem do domku. Revive i potka mała. Mam shardy, po co mi są shardy? Mecha power. No i się szybko chodzi na gengarku. Ale się blokowałem w wodzie. Gengar jak to ma? No. Chociaż ma speeda na fulla, to jest dobre. Kurde, szkoda, że ma taką naturkę. Ale się na nim szybko jeździ, nie? O, kolejne. Trzeba by też dobrze zrobić sobie, pasowałby aerodaktyla fajnego. Meltana by też pasowało, kiedy złapać. Może w następnym odcinku zrobimy sobie polowanie na Meltana. Dobra, powalimy gdzieś. W kogo by to dać trochę candy? Volcarona? Nie. R. Czemu Archeopsa? Dragabulta. Mimo wszystko jest moim najsilniejszym Pokémonem. A na nim nie mogę jeździć. No po stronę. Kurde, to mnie tak denerwuje. Gang, 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 gang. A, fajną lubię sobie daje. Mój Gengarito. Zigzagoon. Mew. Miltank. Przydałoby się w końcu jakąś legendę złapać. Ale potrzebuję Pokemona z Falswipe'em, Skyper. Wiki, Sky, te. Gdzie one? On się leci na dżungli. Wiki, Sky, ter. Ile co? Nie biorę Rarity. 9. 9 to naprawdę jest dobre Rarity. Ja to nie mam jakiejś dżungli zapisanej. Na sawannach. Dziwne. A Wiki, Sky, ter. Time? W nocy. O! Pokémon Center! To nie jest to Pokémon. To jest. Jak to powiedzieć? W starszych wersjach Pokémon. Tutaj były Poké Hile, Pecety i w ogóle. Ja. Kradniemy. No tu Play się dostaje z tego, aha. To jest tanie, po tyłanki zwykle wywalić. To jak jest biom? Goldin. Ten biom nazywa się Redwood Forest Edge. Redwood Forest Edge. Tu się nie respi, mój kochany Skyter. To jest co? Nie wiem jak on się nazywał. I bardzo bym chciał też Charmandera złapać. Charmander jednak dobry pok. Co to? Oricorio. Co to jest za Pokémon? Nigdy go nie widziałem. Wolves.
Mieszaj, nie zależy. O! Prawie nosa wolisz. Ja mam jakiś waypoint u Savanna albo coś. O, wioska, szafir, kolejna wioska. Swampland. Nie, niestety nie mam. O, kolejny raz Wasteland spotykam. No nic, czysta pustka. O, nasze Pokémon Center. Także następny odcinek nasz rozpoczniemy od zwiedzania tego oto Pokémon Center. Tam jest Firfru, Hopip. Tak, następny odcinek pojawi się za 2 dni, czyli w piątek. Także dziękuję wam za uwagę. Był z wami Bartek, cześć i siema!